Pamiętacie jeszcze mój głos? Tak, to ja. Wynurzyłem się z mrocznej, zakopanej, zatopionej i zamrożonej otchłani, by pokazać wam nowe puzzle. Oto do nich droga. Tak, tędy. Wcześniej mogliście zobaczyć outfit mojego nekromanty, a ja witam was teraz serdecznie. Bardzo nazywam się Max Biały. Nie nazywam się Max Biały, tylko tak macie na mnie mówić. A oto kolejny odcinek Jumping Puzzle. Zbliżamy się do jaskini z trollami. Właśnie to jest właściwa droga. Od razu wam powiem, że mam dla was jeszcze przygotowane 2 odcinki Shaman Kinga i 3 odcinki z puzzli. Okej, jak dojdziemy już do miejsca, gdzie spotkamy bardzo wielką ilość troli, to tutaj powinna być gdzieś zapadnia, taka dziura, o to mi chodziło, gdzie wpadamy na początek naszych puzzli. Osoby, które szukały tylko wejścia, nie ma za co, polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, mam zamiar nagrać wszystkie puzzle. Dlatego mogę się polecić wszystkie, które będę w stanie. Ale chyba będę w stanie wszystkie. Tylko, że jestem gildiowym. Okej. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, bo nagrywam ten komentarz już któryś raz, ale na początku mogliście zobaczyć outfit mojego nekromanty. Bardzo mi się podoba i jest zarąbisty ludziska. A teraz zobaczycie jego twarz, która nie jest zbyt piękna, ale zawsze się trzeba czymś pochwalić. Okej, dochodzimy powoli do puzzli. Te puzzle nie są zbyt wielką zagadką logiczną. Bierzemy tego blue glowstone'a. Nie mam zielonego pojęcia, czy on jest potrzebny, czy nie. No i skaczemy. I jeszcze chciałbym wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bo nie mam swojego mikrofonu, ja pożyczyłem od śmiertelnika Macionalda, z którym chętnie też bym nagrał puzzle, więc mam nadzieję, że jak będzie miał czas, bo teraz się przeprowadza, chętnie ze mną zagra w jakichś puzzlach, gdzie potrzeba dwóch osób. Już nie jedne czy tam dwa takie robiliśmy. No i okej. Jak widzicie, puzzle nie są zbyt skomplikowane. A wracam do swojego, jak widzicie. Ha, pewno z tym tęskniliście, co? Dobra. Co ja tu gadałem? Aha. No tak, puzzle nie są zbyt skomplikowane. Wystarczy po prostu skakać przed siebie z właściwą drogą. Nadal nie wiem, czy ten glowstone jest potrzebny, czy nie. On chyba po prostu oświetla drogę, bo tam dalej będzie trochę ciemniej. I gorzej z tym wszystkim, z całym widokiem będzie. Teraz tutaj właśnie. Tu będzie ciemno, zaraz. Nie, nie tutaj. Kawałek dalej. Coś mi się drogi chyba pomyliły, pomerdały. Okej. Jest całkiem spoko. Okej, no to już dochodzimy do końca puzzli. Będę się z wami żegnał. Jutro postaram się wam wgrać Shaman Kinga. A teraz jeszcze jedno zbliżenie na mojego nekromantę. Żegnam was, komentował dla was Max Biały. Pożegnaj się, nekruś. Żegnaj się! No! Pożegnaj się, nie rób wstydu! No, dzięki, pa pa.